Przegląd tygodnia. 11 maja przekazano plac budowy na stadionie Kalwarianki. Prace będą dotyczyły przebudowy bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zabrzydowskiej. Będzie to jedna z większych inwestycji sportowo-rekreacyjnych w naszej gminie. Planowany koszt prac wyniesie 1 998 000. Na to zadanie uzyskano 100% dofinansowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace budowlane będą obejmowały remont istniejącej bieżni i jej przebudowy na bieżnię 400-metrową, budowę skoczni do skoków, dal i trójskoków wraz z rozbiegiem oraz m.in. rekultywację łuków i zmianę na bieżni dwóch stanowisk trenerskich. W tym samym dniu w Barwodzie Średnim na Kamiance przekazano plac budowy pod zainstalowanie 17 lamp LED na prawie kilometrze drogi gminnej. Wartość prac wyniesie 49 tysięcy złotych. W czwartek 13 maja w Puszczy pomiędzy klasztorem w Kalwarii Zabrzydowskiej a Barwałdem Górnym odbywały się poszukiwania osoby zaginionej. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny. Niedługo później 15 zastępów Straży Pożarnej gasiło płonący budynek firmy obuwniczej w Lęczach. Ogień od beczek z łatwopalnym materiałem przerzucił się na stojący nieopodal budynek. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było uderzenie pioruna. Nadal trwają prace przy powstaniu parku spacerowego na działkach w Kalwarii.